Załóżmy, że Tadeusz Cymański jest tak barwną postacią, i tak ktoś mógłby powiedzieć sympatyczną w tej swojej barwności, a okazuje się, że jednocześnie Tadeusz Cymański tym, że tutaj zaśpiewa, tutaj się uśmiechnie, tutaj coś barwnie odpowie, ukłoni się, no jest człowiekiem, który potrafi powiedzieć, że gdy politycy chcieli sobie dać podwyżkę, ostatnio wycofano się, bo był taki pomysł, żeby dać podwyżkę, że to nie jest podwyżka, tylko to jest waloryzacja inflacyjna i, i równocześnie mówi to mając na koncie emeryturę z Parlamentu Europejskiego Polską, emeryturę dodatki, no bo on jest i w Komisji Finansów i, 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 i po prostu to uposażenie i tak dalej. I nie przeszkadza mu to, żeby wygłaszać takie tezy, i nie przeszkadza mu, przełapałem go też na tym, jak podpisywał listę obecności na komisji, nie będąc na tej komisji.